jak zostałem zapowiedziany, nazywam się Adam Szwajcowski i będę przedstawiał projekt harmoniki szklanej i analizę tegoż instrumentu na przykładzie ogólnie naczyń. Tak. Najpierw przedstawię w ogóle sam instrument, pokrótce jego historię, co to właściwie jest, bo wiele osób może o tym nie wiedzieć. Następnie przejdę do analizy drgań szklanych naczyń jako takiego przybliżenia tego instrumentu. Potem przedstawię matematyczny model, który posłużył mi do obliczeń, których wyniki zaprezentuję w kolejnym punkcie. I na sam koniec jeszcze porównam, jak ma się moja metoda obliczeniowa do tych, które były stosowane kiedyś i które są stosowane nadal w praktyce. Więc wszystko zaczyna się jakby od gry na kieliszku. To jest takie zjawisko, z którym pewnie każdy się spotkał lub chociaż o nim słyszał. Polega to na tym, że pociera się zwilżoną opuszką palca po brzegu naczynia i wówczas, wykorzystując efekt slip and stick, wprawia się przez takie właśnie pocieranie to naczynie w jego drgania z jego naturalną częstotliwością, czyli no, częstotliwość drgań własnych tegoż naczynia. I pierwsze zapiski o czymś takim pochodzą jeszcze ze średniowiecza. Natomiast kilkaset lat później, czyli na początku XVIII wieku, w Europie, konkretnie na Wyspach Brytyjskich, wymyślono, że można stosować cały zestaw takich właśnie kieliszków w celu stworzenia po prostu instrumentu pokrywającego wszystkie dźwięki. Instrument taki, nazwany później szklaną harfą bądź szklanymi organami, stał się bardzo popularny w Europie i podczas swojego pobytu w Europie w 1762 roku Benjamin Franklin, znany jako jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, trafił właśnie na koncert, gdzie grano na tym instrumencie, zainspirował się nim i postanowił stworzyć swoją własną wersję tego instrumentu, która po prostu rozwiązywałaby kilka problemów. W ten sposób powstała szklana harmonika. I tutaj, jak widać, kolejne kieliszki zastąpione są szklanymi kloszami nałożonymi na obracający się wał. Do obracania tego wału był wykorzystywany układ po prostu pedałowy. I tu już nie trzeba było wykonywać tego okrężnego ruchu po brzegu kieliszka, tylko po prostu przykładało się zwilżony palec i ten obracający się wał robił całą robotę zagrającego. I dzięki temu można było znacznie rozwinąć wirtuozerię tego instrumentu. Można było między innymi teraz już grać chociażby akordy, które wcześniej były niemożliwe do wykonania. I bardzo istotną sprawą jest to, że szklanej harmoniki nie stroi się przed każdorazowym graniem. Ponieważ szklana harfa może być zmieniana częstotliwość drgań własnych poszczególnych elementów, czyli tam kieliszków, poprzez dolewanie odpowiedniej ilości płynów w celu obniżenia tej częstotliwości drgań własnych. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości, ponieważ po prostu są ułożone poziomo klosze. I podstawowa trudność, jaka się z tym wiąże, jest taka, że te klosze muszą mieć idealnie taką częstotliwość drgań własnych, jaka ma być częstotliwość granego dźwięku. Co oczywiście przekłada się na to, że dużo ciężej jest zbudować taki instrument, bo szklaną harfę może właściwie każdy sobie skonstruować, po prostu kupując ileś tam kieliszków, w zależności od tego, jak duży instrument chce mieć. Tak. I ten instrument bardzo szybko przyjął się w Europie. Tak się wypowiadali o nim ówczesne wielkie nazwiska w europejskiej muzyce. Jak widać, są to określenia jednoznacznie pozytywne. Jednak tak szybko, jak rozpoczęła się kariera instrumentu, tak szybko też się skończyła, ponieważ już po około 30 latach po prostu instrument zniknął całkiem ze scen. Przez przesądy zaczęto z jakichś powodów uważać, że dźwięk tego instrumentu, jak i sposób grania negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne zarówno instrumentalisty, jak i słuchających. Wierzono nawet, że słuchanie dźwięku szklanej harmoniki może powodować u kobiet w ciąży poronienia. Ale ja teraz wam pokażę, jak to gra. To oczywiście później... Nie wyszedł, więc... To oczywiście nie potwierdziły się te wierzenia, więc spokojnie.
To jest zwykła kuchenna miska, ale dość dobrze przybliża właśnie kształt takiego klosza. I zanim przejdę konkretnie do analizy dźwięku, to jeszcze pokażę symulacje, które wykonałem właśnie w metodą elementów skończonych. Jak ten klosz w ogóle drga. I tutaj na tym największej animacji właśnie widać, to jest podstawowa postać drgań. Tutaj kolejno jest drugi i trzeci mod. I one są po części troszeczkę analogiczne do modów drgań membrany. Przy czym że chodzi o to, że po prostu po obwodzie tworzą się kolejne węzły. Tu w podstawowej wersji jest jeden, drugi, trzeci i czwarty węzeł. One troszeczkę też się przesuwają, ale to jakby w innej płaszczyźnie, to mniej istotne w tej chwili. Tutaj tych węzłów już jest 6 na obwodzie, tutaj jest ich 8. Natomiast tutaj jest jeszcze taki inna wyższa harmoniczna drgania, gdzie powstaje węzeł wzdłuż ścianki. Tutaj mniej więcej na takiej wysokości. No, jest to teoretycznie bardzo ciężko uzyskać, w praktyce wcale nie, bo okazało się, że taka właśnie literatka w ten sposób najprawdopodobniej drga. I to jest już analiza widmowa tej miski. I tutaj widać, że przeważa jedna harmoniczna, ta podstawowa, jest bardzo mocna. Widać też drugą harmoniczną o częstotliwości 2 razy wyższej, ale no to jest ponad 20 dB mniej, więc ona nie ma aż takiego dużego wpływu, jeśli chodzi o odbiór tego dźwięku. Tutaj dla porównania wrzuciłem też analizę widmową innej miski. Niestety nie mam jej zdjęcia tutaj. Jest troszeczkę większa, stąd ma niższy ton podstawowy. I tu już w ogóle to jest pik, który odpowiadałby drugiej harmonicznej. On jest ponad 40 dB niżej, więc w ogóle raczej nieodbieralny. A tutaj jest właśnie ta literatka i ona dużo, dużo wyżej drga, bo to jest okolice 2300 Hz, oj, 0,3 kHz. I też jest widoczna ta druga harmoniczna, ale ponownie no tutaj jest to akurat 50 dB niżej niż pierwsza. Jeszcze jest tu analiza czasowa. Jak widać, dźwięk jest modulowany, czyli on zmienia się w czasie. Wynika to z tego, że kiedy właśnie wodzi się palcem po obwodzie, to raz natrafia się na węzeł, raz na strzałkę drgań. No i stąd raz te drgania są silniejsze, raz słabsze. Dlatego na jeden taki obwód, przejechanie po obwodzie przypadają 4 takie skoki w amplitudzie. No i teraz analiza teoretyczna, czyli troszeczkę więcej obliczeń. Opiera się to wszystko na artykule Antoniego Filipa Frencha z 1982 roku, w którym próbuje on przybliżyć właśnie wzór na częstotliwość drgań własnych dla kieliszka. I skorzystał z takiego właśnie modelu bardzo uproszczonego, gdzie kieliszek ma kształt cylindryczny i drga właśnie w ten sposób. Tutaj właśnie po paru takich przybliżeniach mniej lub bardziej znaczących, korzystając z metody energetycznej Rayleigh, otrzymał taki wzór na częstotliwość drgań własnych. Tutaj w tym wzorze Y i Rho to są odpowiednio moduł Yanga i gęstość szkła, A to jest grubość ścianki, R to jest promień i H to jest wysokość tego cylindra przybliżającego kształt kieliszka. Jednak no, w harmonice szklanej nie mogą mieć te klosze kształtu cylindrycznego, ponieważ po prostu by się nie zmieściły jeden w drugim. W związku z czym podjąłem próbę stworzenia uniwersalnego modelu jako obrót pewnej krzywej, takiej właśnie jak tutaj jest zaznaczona, o 360 stopni i tak samo ma ona jakąś tam grubość i jakiś promień. Powtarzając te wszystkie przekształcenia, które były wykonane w artykule profesora Frencha, otrzymałem coś takiego. I tutaj wzór, no, już na pierwszy rzut oka widać, że raczej nie jest zbyt praktyczny i wygodny do stosowania. Jednak tutaj bardzo
ważne spostrzeżenie takie wyszło, że wszystko to, co jest teraz w niebieskiej ramce, cały ten pierwiastek, zawiera tylko różne funkcje, które są zależne tylko i wyłącznie od kształtu, a nie od faktycznej wielkości naczynia, czy też materiału. W związku z czym wprowadziłem taki współczynnik kształtu, żeby to wszystko wyrzucić, bo jeszcze wrócę na chwilkę do tego. Największą wadą tego jest to, że to jest analitycznie niewyznaczalne na chwilę obecną w nauce, więc no, coś trzeba było z tym zrobić. Najprościej zamienić to na pewien współczynnik kształtu. I taki współczynnik kształtu można na przykład wyznaczyć doświadczalnie, po prostu znając częstotliwość, właściwości mechaniczne szkła, no i odpowiednio mierząc naczynia. I zmierzyłem kilka takich naczyń właśnie, jakie tylko znalazłem w domu i otrzymałem takie wartości współczynnika kształtu. I tutaj na dole warto zauważyć, że są dwie miseczki z tego samego zestawu, czyli o tym samym kształcie, i ich współczynniki kształtu właściwie pokrywają się z dokładnością co do błędu pomiarowego. Tam mierzyłem to z dokładnością do 1/10 mm. Nie dysponowałem niestety takim gotowym kloszem do szklanej harmoniki, dzięki któremu mógłbym zmierzyć jego ten współczynnik kształtu, mierząc jego wymiary i częstotliwość, w związku z czym skorzystałem z metody elementów skończonych. I wyszedł mi dla takiego zadanego wcześniej modelu klosza taki właśnie współczynnik z kształtu z niedużą, bo 1/2% odchyłką. No i tu już, mając ten współczynnik kształtu, wiedząc jakie częstotliwości powinny być, określając konkretne promienie, byłem w stanie wyliczyć grubości ścianki, które są właśnie takie tutaj zgromadzone w tabeli przykładowe. A tutaj na wykresie jest to pokazane, jak one powinny się zmieniać w zależności od promienia. Tylko tutaj promień jakby, im większy promień, tym niższy jest dźwięk, więc w rzeczywistości one szłyby w drugą stronę, tylko tu jest wykres tak troszeczkę myląco przedstawiony. No i jeszcze strojenie, bo wiadomo, że nie da się idealnie wszystkiego stworzyć tak, żeby stworzy się klosz i on będzie od razu idealnie stroił do takiej częstotliwości, jaką chcemy uzyskać. Więc można stroić przez skracanie takiej ścianki, tylko że to max 2,5 tony w górę wtedy. To w ogóle kontaktowałem się z jedyną firmą, która robi te harmoniki szklane i oni powiedzieli mi, że w ten sposób można, no rzeczywiście to się udało, że analiza potwierdziła, że można 2,5 tony w górę. Tu pokazali, że można w ten sposób w dół, bez wpływu wyszło w moich badaniach i można jeszcze w ten sposób i to jest 1,5 ton w dół, ale można ścierać więcej, więc bez większych ograniczeń właściwie. No i tu jeszcze mam wymiary, ale to troszeczkę czasowo jakby nie wyszło. W każdym razie ogólnie na początku robiło się dużo więcej tych kloszy, 4 razy więcej niż było potrzebne i później się z tego wybierało, co się dało, co było najlepsze, jak się to robi obecnie. Dokładnie tak jak kiedyś, czyli w ogóle nie prowadzi się żadnych wyliczeń, tylko po prostu ktoś mniej więcej wie, jak to ma być, stworzy ileś tych kloszy, któryś na pewno będzie pasował. No i to jest bibliografia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań.